Na Mount Everest już była. Teraz kolej na Makalu i Lhotse. Magdalena Gorzkowska w 14 dni chce się wspiąć na 2 ośmiotysięczniki w Himalajach. Jest to bardzo trudne, na pewno będę bardzo wyczerpana, bo chodzenie jeszcze bez dodatkowego tlenu na takich wysokościach bardzo dużo energii pochłania. I już rok temu miałam wiele dni takich, że byłam totalnie wyczerpana i tej energii nie miałam. Więc na pewno teraz będę miała jeszcze więcej tych dni, łącząc te dwie góry, ale też jestem jeszcze lepiej przygotowana sprzętowo, żywieniowo, więc jestem dobrej myśli. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy tak zdolne osoby w Chorzowie i z dumą je wspieramy. Wspieramy nie tylko Klub Sportowy Ruch Chorzów, ale także młodych ludzi, którzy chcą iść w tym kierunku sportowym. Wspieramy także marzenia pani Magdy i w zeszłym roku, i w tym kwotą około 10 000 złotych. Przed wyjazdem poświęciła też chwilę mediom, by pokazać, jaki sprzęt zabiera ze sobą na wyprawę. Przede wszystkim kombinezon puchowy, który będę miała na atak szczytowy. Bardzo ciepła odzież, wszystko jest z puchu, także nic lepszego nie ma na takie wyprawy. Magda do wyprawy przygotowuje się już od dłuższego czasu. Pełną parą, od wielu miesięcy, dzień w dzień naprawdę poświęcam wiele godzin na organizację tego, na kompletowanie sprzętu, na załatwianie ubezpieczeń, lotów, wszystkiego, co potrzebuję na tą wyprawę, no i oczywiście do tego trenuję. Przede wszystkim biegając, a także chodząc po górach. Szkoliłam się też w tym roku właśnie na kursach wysokogórskich i lawinowych, także swoje umiejętności zwiększałam. Na pewno mi to pomoże bezpiecznie z tej wyprawy wrócić. Jeżeli plan się powiedzie, będzie to pierwszy tego typu wyczyn w wykonaniu Polaka. Słyszałam ostatnio od Krzysztofa Wielickiego, że Reinhold Messner miał podobny projekt w 1976 roku, ale nie wiem, ile miał dni między Makalu i Lhotse, także może będę szybsza, zobaczymy. Przebieg wyprawy można śledzić na profilu Facebooka Magdalena Gorzkowska – Szczyt Twoich Możliwości.